Pan Bóg mówi: Nie obawiaj się, Abrahamie, bo ja jestem Twoim obrońcą. Nagroda Twoja będzie sowita. Abraham rzekł: O Panie mój, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mojego życia, nie mając potomka? Abraham zastanawia się, czy Pan Bóg się nie pomylił, czy Pan Bóg zbyt długo nie zwleka. Czy jego obietnica będzie wypełniona, albo może nawet już wprost wątpi, czy jego obietnica zostanie spełniona, bo Abraham jest już w podeszłym wieku. Ksiądz Piotr Pawłokiewicz mówił, że Pan Bóg przychodzi o 15 minut za późno i zawsze zdąży. Rzeczywiście tak jest, że kiedy słuchamy Bożych obietnic, kiedy prosimy Pana Boga o pomoc, o interwencję, to bardzo często jest tak, że oczekujemy czy pragniemy, że Pan Bóg zadziała według naszego wyobrażenia. I bardzo często jest tak, że Pan Bóg działa, ale inaczej niż my sobie to wyobrażaliśmy, albo działa z pewnym opóźnieniem, czy działa już tu i teraz? Bo Pan Bóg zawsze działa tu i teraz, ale pewne działania podejmuje teraz, a pewne działania podejmuje dopiero z czasem. Bo Pan Bóg też chce, żebyśmy dorastali, dojrzewali. Pan Bóg chce też, żebyśmy pewne rzeczy też my robili. Pan Bóg zaprasza nas do współpracy. Więc ta prośba i oczekiwanie, ono mu, powinno być też skonfrontowane z naszą współpracą, z Bożą łaską, a jednocześnie powinno też być przepełnione taką świadomością, że Bóg jest Bogiem, że widzi więcej, że rozumie więcej, że jest tym, który ma też autonomię, gdyby miał, musiał spełniać wszystkie nasze prośby żądania, nie byłby Bogiem. Tylko byłbym naszym takim posłusznym y, sługą, który no, nie ma prawa nam odmówić. Natomiast to, że Bóg jest Bogiem, to znaczy, że ma autonomię wysłuchać naszej prośby tak, jak jest dzisiaj, albo wysłuchać tej prośby i spełnić ją dopiero z czasem, albo wysłuchać tej prośby. I spełnić ją w sposób inny niż my sobie to wyobrażamy, albo nie wysłuchać tej prośby. Jeżeli ta nasza prośba no wydaje się, że jest dobrem dla nas, a z szerszej perspektywy patrząc, czy z perspektywy Pana Boga, gdyby spełnił naszą prośbę, to tak naprawdę by nas unieszczęśliwił. Więc pozwólmy Panu Bogu być Bogiem, e, chwytajmy się Bożych obietnic. I cierpliwie idźmy razem z Panem Bogiem, cierpliwie nasłuchując Jego słowa i cierpliwie czekając na to, aż Jego Słowo zaowocuje i spełni się według Jego woli.